W Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka 9 promocja książki zatytułowanej Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Małgorzata Stępnik jest autorką tej książki i chyba nie ostatniej. Mam nadzieję, że nie. Dopiero się rozkręcam, mówiąc kolokwialnie. I tak naprawdę, już zupełnie poważnie, co stanowi temat mojej książki, czyli sztuka outsiderów, eskapistów, czyli uciekinierów, w domenę snu, w domenę niewysłowionego, w domenę wyobraźni oraz tych, którzy są poza wszelkimi marginesami czasami oficjalnej historii sztuki. Ten temat został zaledwie rozpoczęty, zainicjowany, mam takie wrażenie. Gdybym dzisiaj przystępowała do pisania tej książki, znalazłoby się w niej z całą pewnością więcej rozdziałów, być może inaczej ułożone, a zatem to wszystko będzie miało swoją kontynuację, z całą pewnością. Czyli przed Panią kolejna książka, która będzie rozwinięciem tej, która już jest. Przypomnę jeszcze, że Pani Małgorzata Stępnik jest teoretykiem i krytykiem sztuki, adiunktem w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz jeszcze w Instytucie Sztuk Pięknych. Wkrótce prawdopodobnie się przeniosę, ale nadal będę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Dumna jestem z naszej patronki, która zresztą zdobyła pierwsze miejsce w międzynarodowym rankingu na najbardziej wpływową kobietę. Ale no, ta moja skłonność do dygresji sprawia, że powinnam pisać o wiele zresztą bardziej opasłe tomy. Jestem więc w momencie przenosin i ta ruchomość mojej kondycji bardzo pasuje również do, bardzo licuję z artystami, których opisuję w swojej książce. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na napisanie tej książki? Temat niełatwy. Trudno mi powiedzieć, czy na ile łatwy. Temat mnie pomiósł, temat mnie zafascynował, więc z całą pewnością dosyć łatwo z jednej strony było znaleźć przykłady stosowne, egzempla takich artystów, wśród których znalazł się między innymi właśnie Piotr Schmidtke, jest on jedną z głównych postaci, jednym z głównych bohaterów. No, trudność polegała na, jak w wypadku każdej książki, z konceptu tego. Pomysł wziął się, tak najbardziej ogólnie mówiąc, stąd, że zaczął mnie fascynować w pewnym momencie, kilka lat temu, wątek mistyfikacji. Mistyfikacji w kulturze, w polityce, ale także w sztuce, w sztukach wizualnych, w filmie. Zmistyfikowane muzea, nieistniejące postaci kreowane przez artystów. To, co miał w swoim dossier właśnie Piotr Schmidtke. Nieistniejące kolekcje. Zaczęłam zastanawiać się nad sensem tego wszystkiego, takim intelektualnym, filozoficznym, dochodząc powoli do wniosku, że mistyfikacja czasami bywa bardziej prawdziwa niż prawda, cokolwiek ją nazywam. To jest przewrotna myśl, ale wydaje mi się, że sens ma tylko pisanie książek, które są przewrotne. Czy temat książki, no i sam Schmidtke były jakimś pomysłem, który spowodował to, że pani napisała doktorat? To już habilitacja, także, ale dziękuję za to, bo młodziej troszkę wyglądam prawdopodobnie. Piotr Schmidtke był jedną z głównych osi, jednym z głównych wektorów. To było tak, że zaprosiłam Piotra Schmidtkego z Marleną Niestrój między sobą w prywatnych rozmowach, mówimy o nim po prostu Piotr, chociaż nie zdążyłam go poznać. Zaprosiłam na konferencję, którą organizowałam przed kilku laty w Lublinie o sztuce jako remedium, jako lekarstwie na rzeczywistość. I po kilku dniach odpowiedziała mi Marlena, już wówczas wdowa po Piotrze, mówiąc, że troszeczkę się spóźniłam. Myśmy natomiast się zaprzyjaźniły, zadzierzgnęłyśmy kontakt i bardzo jestem wzruszona i uhonorowana, że Marlena zaprosiła mnie na ten festiwal i na dzisiejszy wieczór. Gdyby pani chciała zapromować książkę naszym słuchaczom, co by pani poleciła? Jeśli komukolwiek bliska jest iskra twórczego szaleństwa, mówiąc bez przesady, myślenie nieortodoksyjne, niesztampowe, mówiąc dzisiejszym językiem, niesformatowane, to bardzo zapraszam do przeczytania rozdziału, całości albo jakiejś partii, na pewno warto. Nie będę ukrywała, warto oczywiście. Cóż to za autor, który by powiedział, że nie warto. Na pewno zainteresuje czytelnika ta książka, bo jakieś nowe odkrycia, ciekawostki na pewno przyciągną. Tak, ona jest też geograficzna.
filozoficzna. To jest książka dla ludzi lubiących podróże i przestrzenne, i duchowe, bo jest tam Berlin czarno-biały, chiaroskurowy, przedwojenny, bo jest Wiedeń doktora Freuda, bo jest Puszcza Meksykańska i cudowne miasto betonowe wyczarowane przez zapomnianego nawet przez Anglików angielskiego poety, a prawdopodobnie nieślubnego wnuka Edwarda VII, Edwarda Jamesa. I tutaj właściwie czytając tę książkę można początkowo odnieść wrażenie, że eseje stanowiące poszczególne rozdziały nie są powiązane, ale z czasem okazuje się, że to wszystko jest połączone, o czym sama nie miałam pojęcia. To jest dowód na synchroniczność w tym świecie. Wszystko ma swój porządek. Czyli samo życie. Samo życie, dokładnie tak można powiedzieć. Co by pani chciała jeszcze przekazać czytelnikom? Przede wszystkim zainteresowanie postacią Piotra Szmidtkego, który staram się o to, żeby był coraz bardziej znany tam, gdzie pracuję, gdzie mieszkam, czyli w Lublinie, i propaguję wśród studentów, wśród znajomych, wśród innych artystów wiedzę o nim. Ale myślę, że też być może nie wszyscy katowiczanie mają znajomość tej osoby, a jest to perła, jest to diament, człowiek niezwykły, prawdziwy człowiek renesansu, więc warto się z tą postacią zapoznać. Między innymi oczywiście, bo piszę również o innych artystach polskich, artystach o międzynarodowej sławie, starając się, by to były postaci, które nie są już sztampowo opisane, które jeszcze nie są znane na ogół polskiemu czytelnikowi. Takie jak na przykład Amerykanka wybitna Eleanor Antin, która robi zupełnie zmistyfikowane, dziś współcześnie przedwojenne filmy, ale o tym już w książce. Zatem nie będziemy zdradzać tajemnicy. Najlepiej jak się chwyci książkę, otworzy pierwszą stronę i zacznie czytać. Nie tak, polecam. Dziękuję. Przypomnę państwu, że rozmawiałam z dr Małgorzatą Stępnik, autorką książki Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku. Czyli to jest studium postaw twórczych. Tak jest. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.